Witaj. To będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania wita Cię Alina Kaźmierczak. Dziś jeszcze raz trochę o nawykach, ponieważ przygotowując się do webinaru, który poprowadzę, zgłębiłam ten temat i postanowiłam, że wiedzę, którą już posiadam, puszczę dalej w świat. Właściwie całe nasze życie podlega nawykom. My nawet sobie nie zdajemy sprawy, ile nawyków dziennie mamy. Jak to jest, jak otwierasz oczy rano, to co robisz? Czy idziesz do toalety, czy idziesz włączyć ekspres, czy być może idziesz umyć zęby, czy masz, zaglądasz do komórki, czy masz jakieś inne przyzwyczajenie. To nic innego jak nawyk. Te nawyki są dobre i złe, ponieważ no, możemy sięgnąć rano po szklankę wody, a możemy sięgnąć po filiżankę kawy. Oczywiście lepiej jest wybrać to pierwsze dla naszego zdrowia. Nawyki rządzą naszym życiem. I dlaczego tak jest? Ponieważ nawyki automatyzują nasze działania. Nasz mózg nie chce się za bardzo przemęczać i działamy automatycznie, działamy jak na automatycznym pilocie, żeby mózg za bardzo nie musiał się zastanawiać, co rano zrobić, ja się budzę i tak właściwie bym musiała zacząć rozważać, od jakich czynności powinnam zacząć dzień. Nie, wszystko już mam w życiu zautomatyzowane. Żeby ta automatyzacja mogła zadziałać, to istnieje coś takiego jak pętla nawyku. Pętla nawyku to jest takie działanie trzystopniowe. Czyli na początku mam wyzwalacz. Wyzwalaczem jest na przykład poranek. Budzę się, jest rano i ja wiem, że jest rano, to jest wyzwalacz do danej czynności. Czyli drugi etap to czynność. Czynnością jest na przykład włączenie ekspresu i wypicie filiżanki kawy. Co się pojawia później? Później pojawia się nagroda. Nagroda, czyli to, że ja sobie piję tą kawę, ja się rozbudzam, ja sobie mogę chwilę jeszcze posiedzieć. I jeżeli ten proces, czyli wyzwalacz, czynność, nagroda, będzie się powtarzało ileś razy, to wtedy powstaje nawyk. No i pomyśl sobie teraz, że na przykład jesteś zdenerwowany, zdenerwowana. I co robisz? Jakie jest, czyli jest wyzwalacz, nerwy, i jakie jest Twoje nawykowe działanie? Czyli co robisz? Czy sięgasz po batonika? Czy sięgasz po papierosa? Czy być może coś inaczej? Inaczej rozładowujesz stres. I jaka jest nagroda? Nagrodą oczywiście jest rozładowanie tego stresu i tej złości, która na przykład się pojawia. Czyli pętla nawyku stwarza, że zawsze działamy tak samo. Wiadomość dobra jest taka, że nawyki można ćwiczyć i można je zmieniać. Czyli można sobie zamienić zamiast filiżanki kawę w filiżankę wody. Można zamienić zamiast papierosa na przykład przebieżka. Zatem nawyki można ćwiczyć i to jest najbardziej pozytywne. Miłego dnia.